Because I could not stop for death. He kindly stopped for me. I won't let that happen. Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Hubert i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Shadow of the Tomb Raider. Słuchajcie, jesteśmy coraz bliżej skrzyni Ishe. No, dobrze powiedziałem. No i zobaczymy, co się stanie. Czy uda nam się ją przejąć, czy jednak trójca będzie szybsza i zwinniejsza. Musiała tu zostać stoczona intensywna bitwa. Tyle bym ja do tej bitwy nie dołączył. Mamy. Falconet? Aha, dobra, już wiem, o co chodzi. Wierzę, że ten falconet cały trzeba będzie przesunąć jakoś. I on nam zrobi małe boom. Tak mi się wydaje. O, zrobi nam mały boom. No dobra, on tam gdzieś nam spadł do jakiejś wody. No dobra, już jest po. Hiszpański galeon. Jak dostał się do tej jaskini? Co? Właśnie. Też pierwsze co zauważyłem, to mi się rzucił w oczy ten galeon. I tak wiem, co to jest galeon. Coś się musimy tam do niego dostać. Ale najpierw sobie sprawdzę jeszcze. Tutaj. Obrzeża. Tratwa. Naciśnij, aby kopnąć tratwę. No fajnie, idealnie się pod to miejsce podstawiła. Akurat mnie noga w tym momencie zaswędziała, jak ona się ten wspinała. Więc super wyczucie czasu. Tędy wejdę do środka. Muszę w jakiś sposób przebić się przez pokład. Dobra. Nie zaczepię się do tego. Poszukać innego wejścia. Muszę w jakiś sposób przebić się przez pokład. Zobaczymy, co to robi. Okej, falconet na stanowisku. Muszę trafić na dziób. Muszę trafić na dziób. Dobra, tu wejdźmy. Nie wiem, co mi się stało, ale... No, to jest. Ona nie chce płynąć do góry. Mamy. Nie mam na to miejsca.
O, maty. To jest. Zestaw. Dupa. Nie tu. Nie, to miejsce jest takie lekko zbugowane, mi się wydaje. O, tu coś. Teraz pytanie, gdzie? A, czyli tutaj. Ciach i ciach, dobra. Muszę dostać się na skrzynię. Cholera, nie ruszy się. Muszę dostać się na skrzynię. Muszę uwolnić ten bomb. Jakby w drugą stronę ruszyć? W drugą stronę się uda. Ani w tą, ani w tą. Muszę uwolnić ten bomb. W pewnym sensie ułatwiłem sobie drogę z jednego końca na drugi. Do końca to nie jestem zasatysfakcjonowany z tego. Do czego podłączyć to? Muszę uwolnić ten bomb. To na pewno się tam do tego, co jest na górze, podpina. Ale najpierw to ja muszę dostać się na tą górę. On nie sięgnę. Muszę zeskoczyć po kondy się. Liczyć, że złapie. No, złapała. To jest ciekawe trochę. Intrygujące, a zarazem bardzo ciekawe. Jeszcze ja bym wiedział, jak tam wleźć do góry. No serio? No, patrzcie, spadłem. I tak do końca to nie jest dobry pomysł. Dobra. Na pewno ma coś powiązanie z tą skrzynią. Muszę uwolnić ten bomb. Nie, nie doskoczę. Muszę dostać się na skrzynię. Da się troszeczkę przesunąć, żeby... Bardziej się nie da. Muszę dostać się na skrzynię. To tam dalej da się? Nie, no to... Jest! Muszę dostać się na skrzynię. Ej, coś tam jest! O, Lender. Tu
pytanie, jak do tego czegoś się dostać tam. Muszę uwolnić ten bom. 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 Co to jest ten bom? Muszę dostać się na skrzynię. Do skrzyni się nie da wejść. Top. Spadłem. O, lender. Tam pod wodą więcej nie ma przejść. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Jakby tu się dostać? Ej, tu się da dostać. Ej. Jest to jakaś droga. Muszę uwolnić ten bomb. Dobra, chyba to jest ten bomb cały. A, X. Cholera, bomb przesunął się za daleko. Mogę wejść na pewno. Kurde, gdzie ja się tam spinam? Już myślałem, że spadnę. Mamy. Muszę pokierować bombą. No i co teraz? Bok? Muszę pokierować bombę. Chyba nie. A, tutaj. Potem. Muszę pokierować bombę. Już tak z lekka zwątpiłem, że muszę skakać z tak wysoka. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Tu też mam pełno tych części. Chciałbym trochę broni poulepszać. I ziup. Muszę pokierować bombę. Teraz w tej skrzyni powinienem wskoczyć. No i udało się. To dobre. Jest ciach. Tu już będzie jak spłatka. Gdzie? Tutaj chyba. O! A? Dawaj, Lara, dawaj. To muszę sobie zrobić. Trzymał
ciekawe. Oddech Caimana jeszcze bardziej wydłuża czas wstrzymywania oddechu pod wodą. Pora opuścić okręt. Wyjście musi być za świątynią. A, tutaj jest wyjście, dobra. Chwilkę. O, gdzieś. O. O, chłopie. Coś ci nie wyszło. Sprawdźmy. Wyjście musi być za świątynią. No to co, to jest wszystko? Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Jakaś prymitywna rzecz. Nie użę jeszcze. No tam na dole coś. Chciałem powiedzieć, nie użę, na statku jest coś. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Wyjście musi być za świątynią. Teraz druga część, poszukiwanie wyjścia. Wyjście musi być za świątynią. Wejdź na ten statek jeszcze raz. Gdzieś jest tam relikt. Nie wiem, gdzie teraz jest ten relikt. Wyjście musi być za świątynią. Jeszcze na dole? To jest gdzieś ukryte we wodzie. No to. A ty jak się tam dostać? Wyjście musi być za świątynią. No dobra. Odpuszczę sobie ten relikt. Szczerze, naprawdę nie chcę marnować waszego czasu i swojego, żeby szukać go. No dobra, wycofujemy się. Pytanie, jak tu się teraz wychodziło? A, tutaj jest. Ciekawe, czy mnie ktoś nie zastanie tutaj. Pytanie, czy ja dobrze idę. Kurde, chyba źle.
Może ona teraz nic nie mówi, to jest... Pokazuje. Dobra, cofnę się, zobaczę. Wyjście z... Wyjście. Ścinka jakaś. Nie wiem, co to było. Niby jest tu jakieś wyjście. W sumie, ups. Przestawiłem sobie pop filtr. Dobra, teraz już jest okej. Dobra, płyniemy dalej. Jakby nie patrzeć, zbliżam się do tego miejsca. Teraz chyba w złą stronę popłynąłem. No, nie, dobrze. Teraz to się już trochę zgubiłem. Znajdź srebrną skrzynię i szczel. Ale, no kurde, no tam byłem w tej świątyni całej i chyba tak mi się wydaje. Teraz okazuje się, że minąłem ten punkt. Trochę to jest dziwne. Moim zdaniem. Nie, no to wygląda, że muszę iść tam gdzieś. Kurde. Trochę jest błądzenia. Ale przynajmniej widzicie wszystko bez... O tu iść? No nie, stąd na pewno przyszedłem. No, stąd przyszedłem, to czyli nie tutaj. Tutaj było światło. Idziemy tutaj. Tutaj mamy jakąś wodę. Jest? Strzelba. No nie mam strzelby, więc raczej odpada. Tutaj jest ten... Tutaj jest ten grobowiec. To, że ja wtedy, jak poszedłem do tego grobowca, to pomyliłem drogi? Tu powinienem mieć jakąś trolkę. No dobra, pójdę w tamtą stronę i poszukam trolki. Bo tam na górę trzeba iść? To wygląda, jakby trzeba było na górę iść. Łapmy się jeszcze raz tej skały.
Ej, tu nie byłem jeszcze. Nie wiem, czy wam, czy właśnie nie w tą stronę trzeba iść. To tylko zwykły dźwięk. No, to jest tutaj. Ups. Co teraz? A, w dół. Nie! Cholera! Nie w tą stronę mi się odbija, nie wiem dlaczego. Ale jeśli mnie automatyczny zapis tutaj kieruje, czyli tutaj musi być coś na rzeczy. Nie wiem, czy tam na dół się nie muszę na to białe opuścić aż. Spróbujemy się teraz na to białe opuścić i wtedy się rozbujać i spróbować skoczyć na tę ścianę. To tylko zwykły dźwięk. No, teraz się kamera zmieniła. Ej. Tam. Tam. Ej, to jest chyba tu. No, bo się zmieniłem ten. I już się teraz po... Dobra, słuchajcie, jesteśmy, na to wygląda, jesteśmy już bardzo blisko skrzyni, także już sam moment, być może moment otworzenia skrzyni pokażę wam w kolejnym odcinku. Dzisiaj troszeczkę pobłądziliśmy, ale udało nam się dojść do grobowca, zdobyć tajemnicę, zdobyć nową umiejętność unikalną, która pozwoli nam, jak dobrze pamiętacie, wstrzymywać oddech dłużej pod wodą. No to cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie fanpage, zostawiajcie łapki pod filmikami. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się, na razie i cześć!